10 to jest useless. No dla mnie właśnie nie jest useless. Jest genialny. I need him. Nie wiem, czy jest genialny, no mi jest potrzebny jako spotter akurat w tej bitwie na linii 01. A jego tam kurwa nie ma. Ale z drugiej strony, zanim ty go spotkujesz, to on ci pakuje 3 magazynki. O, to będzie dobry, dobra zapora. Swing Fire i 2 Sheridany, nie? Rakietowo.pl. Dobra, ładuję rakiety. Pozdro, poćwicz, nie? No dobra. To czekamy. Rakietę powiedz przecież. Czy jest to jakiś chętny? No patrz, jedzie, dobra. Jedzie nasz AMX. Jak sam podjedzie, to zaraz będziemy mieć spotnięte. W sensie ktoś z pociskiem HE, czyli chętny? Jest potem. Ale się schował. Nie, ja bym czekał na to, co wyświeci AMX. No niech on tam... się kurwa rusza, niech on nie stoi w miejscu. To podjeżdża, podjeżdża. O. Coś dostało ode mnie. Dostał. O, to 6-2. On tam się nie ma gdzie schować, to jest najlepsze. Dobranoc, moja nawet nie zdążyła dolecieć do niego. Teraz Patton. No i zniknął. Nice. Może go jeszcze zapalić. Może skuma. Dlaczego jednak jest... Zobacz tego Pattona. Patton po lewej. Modul hit. Dostał. Genialnie, dostał ode mnie chyba w Amoraka. No ja mu rozwaliłem gąski i Amorak. No nie, obie gąski. Teraz ma obie gąski. Arta. Nie rakieta. To była rakieta. Aha. Hostile target, mark. Faktycznie, tam jest taki splash narysowany. Znowu rakieta? A ona chyba nie w nas lata, tylko w tego pod ten patron przez chwilę dostał. Nie no, ja tam chyba przeszła nad głową. Tak? No. Ja nie zwróciłem uwagi. No i schował się. Puściłeś rakietę na niego? Myślałem, że ją wiesz, tak przerzucę nad górką. Nie piłka. Dostał. Dobra, ładuję rakietę. O, ty 6-2. Ładuj szybciej. Dostał. Bijesz go. Te 6-4 gdzieś tam jest. Ale zaraz górę. A nie, tu no, jest. Widać. Kurde, jeszcze nie próbowałem. Jeszcze Leopard jest. I drugi też 6-4. No to mamy co walić. Za 80 dostał splash. Ale teraz znamiły mnie. Dobra, teraz strzelam zwykłymi już. I wierzę. No rozjęty. Po co wam było tu wyjeżdżać? Patton. Od północy. Nie, ten już to też jest 4 męczy. Ja się popatrzę. Tego Pattona, bo jest niebezpieczny dosyć. Kurde, ale zniosło. Ja muszę jeździć, bo inaczej nie jestem niecelny. I właśnie zamierzam to zrobić.
No już są się takie można chyba ogryzki ruszyć. stary, że... Jedziemy. O, to 6-2. Za gór. No właśnie. Dobra, jedziemy po tamte patrony. Fajne jest to, jak coś, się, jak coś można strzelić, to będzie żółta strzałka. Bye bye, maszkaro. I jak zrobić? 100% na celności. Dostał ode mnie za 0. To sporo. Dostał, ale nie zadałem mu damage. To 42. Już jadę do ciebie, suwary. No, tam zobacz. Czyli nadal jest 100% celność, nie? Mm-hmm. To jest chore po prostu. To jest dobry patent, nie? Najpierw właśnie zakampić się, poobijać wszystkie te czołgi, a potem zrobić rasza. I to najlepiej właśnie jeszcze w 3 cherry dane. I tylko jedziesz i pyk, 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 pyk. No, nie ma 5 chwil. Zajmuje się. 5? No. No tak jak ja poprzedni. Esik. Huhu, zobacz, porobione, nie? 2500, 2700. Dziękuję, dobranoc. No to, te czołgi są OP. Dobra, mogę zbadać działo. Nie, jeszcze nie. No, 400 free expa. To co ja skończyłem? Kurde, dać free expa, czy nie dać free expa? No to nie wiem, no to słuchajcie, to nie do nas pytanie. No pytanie, czy Damo z Blinkiem wy chcecie razem, czy chcecie oddzielnie, czy co wy chcecie w ogóle? Ja nie. Tak mówię informacyjnie, jak chcecie, że za tym sami nie podoba. Żadna informacja dla nas. To sam musisz podejmować decyzję. Nie wiem, chcesz zagrać z chłopakami? To ja się zamienię z tą na razie. No ale to już lepiej, żebyście wy we dwóch polecieli i my we dwóch, tak? Bo ty albo grasz tak. Damo cały czas trochę niżej, no, a wy jesteście na tym samym poziomie, więc dlatego ja pytałem Linka, który ma tierę, nie? To co? Jak chcesz, to możemy polecić razem. Jak chcesz. Co szmeru, 2 razy M109? No w sumie. Dajesz. Jak to masz nick, dokładnie Blink? Blinku. A ewentualnie on ma też taki drugi nick, tylko strasznie długi. Człowiek, który lubi narzekać. To jest... I powiem ci, że dosyć często korzysta z tego nika. To do czegoś zobowiązuje. No ja wiem. Może znowu trafimy na Bruce'a Wayne'a, co? A, no to lecił go. PvP. O, trzy arty. Ludzie nie mają żadnej. Oni ani jednej nie mają, ale się wściekną teraz. Ale będzie pocisk zaraz. Rage, rage, o, jest, patrz, jeszcze mapa podarty, nie? To jest najmniejsze miasto. Gdzie ja mam się nie ustawić? Ej, o, to nie musimy się przestawiać po strzały. W sumie możemy sobie tutaj stać, po prostu. Tylko się cofną te dołki tam, są takie fajne przy skale. Żeby nie być aż tak widocznym. Jezus, jakie te działo jest wielkie. A, teraz się może zdarzyć, że będziemy przeciwko sobie walczyć. Może się tak zdarzyć. Byłoby ciekawe. Albo może się zdarzyć nawet, że będziemy w jednej bitwie razem. W jednym teamie, tak. Znaczy, z tym. Tak, nie chodziło mi w jednej bitwie, to w jednym teamie. Ale fajnie. No dobra. Czekaj, czy można się na mapę przełączyć? Nie, chodziło mi o to, że... Na lewo czy na górę?
Tam gdzie klikniesz ma na mapie. Prawą do góry jadę. Nie, nie można. Dobra. Patrz, kliknąłem przez przypadek i wszyscy tam jadą teraz. Kurde, popsułem całą grę. Ale ciut małe odchylenie ma tego, czy oddalenie ma ta kamera. No bo ja tam nie narzekam. Dajcie mi tylko targiety. A co nie widać, gdzie się celuje na tej minimapie? Po co ja klikałem? Wszyscy tam pojechali. Ja pierdzielę, nie? Ja wiem, że... O, no, może tam pojadą. Antoniu. Banderas. Pan teraz? Pan później. Dostał. Będę miał, o Jezu. Ile hitu? 118. Ej, w tym mieście mam przestrzeń. No. Próbujesz ich wyspotować z góry? Czy tam na górze? Tam już ktoś pojechał. Ty jedzie dołem te 62. Znowu będzie. Oj! Coś. Ale wiem, nie tuże. Tak, właśnie coś nas tam przypatrzyło. I z tyłu jeszcze. A jak fajnie widać tego. Falę uderzeniową po wybuchu. Wszyscy pojechali na naszą stronę. O, wszyscy na naszej stronie. No to pięknie. Dobra, to trzeba trochę się przestawić. Jedziemy cofkę. No i tutaj cisną miasto. Ja tam miasto ostrzeliły. Tam 464 nasz. Sheridan. Nie trafiłem. No to go nie chciałem jechać. Dobra, dostałem. W przodu czy z bokowca? No właśnie nie mam żadnego pojęcia, dostałem w prawą głośnicę. No coś. O kurde. To jak przejeżdżałeś akurat. Tam podjeżdżają do nas. Ty, trafiłem koło niego i co z moje zrobiłem? Może być krótki mecz. Dobra, cofka, bo tu jeszcze z lewej nam wchodzą. I tam zaraz zawinka nam się. Się wychylał. O, z tyłu tu mamy. Dziada. Tu nie był dobry pomysł. Zostań tam za blokiem. Wiem, gdzie tutaj jest. Teraz nas wytnie. O, już pomysł. Niestety. O. No to by było na tyle. No to nas szachowali, bo z jednej i z drugiej strony byli. Cholera. A cały team był tam po tamtej stronie niestety. No dobra, to wychodzimy. Głupi team. Dawaj do tego i... Teraz to tym ładnie z lami trzeba przyznać. Skorpionem? No. Chociaż czekaj. Po mnie. Czy a może LAV sobie GG, wezmę? No to dawaj, ja też polecę LAV. Też dawno, znaczy mało jeździłem tym LAV-kiem. Jeszcze trochę i będę mógł to M109, czyli będę mógł zbadać, tylko będzie mi brakowało kasy. No mi też. Oczy kasy? M109 Arta, tak? Tak. 20 tysięcy chyba. 80. 80 tysięcy? To źle spojrzałem, sorry. Co źle spojrzałem. Dajesz fubar. Dawajcie, zrobimy ten.
Wystartujemy, no, czekaj, wystartujemy. Bo ja nie wiem, tutaj wyjść z tego teraz. Widzisz, na tym okienku masz tam joining, coś tam. No. No i w tym miejscu się pojawia na początku jeszcze Leaf. No to nie, to mi się w ogóle tam nie pojawia. Możemy zrobić ten, ustawkę za następnym razem. No to w następnym miejscu, bo ja teraz już szedłem, ale nie widziałem wejść. Na 3-4 kliknąć, chyba czy nas połączy. No. To co, tu może na prawą, czy... Wiesz co, nie wiem za bardzo, LAV, no to raczej spotter, nie? Także chyba... Chyba trzeba gdzieś latać, tak? No, chodźmy na prawą, zobaczymy. Mało graczy jest to w sumie, nawet dużo, ale duże prawdopodobieństwo, że trafimy na siebie. No, dokładnie. No, ja ciągle tego pierwszy raz go widzę, okej. Okay. No, jako po raz kolejny. Żyje, tylko lag strasznie. Dobra, rakiety na początek. Co mnie stukasz tutaj? Stuk, stuk. Stukariuszu. Trzy Sheridany. A no Sheridan co robi? Nie, jemu się chyba wydaje, że jest spotterem, nie? Nie, może jest. Może jest. No, znowu dużo, chyba trafiliśmy znowu na wszystkich. Ja to mam chyba zawsze tak szczęście, wiesz? No to czekamy. BMP, jaki ten... BMP też jest świetny. No, gdzie on jest spotterem, to on się chowa za Sheridanem, nie? Wiesz co, trzeba się będzie wycofać stąd. O kurde. Nie wiem. Jakim cudem? To co nam pokazuje. Hit overmatch. Hej, fajne jest to, że jak trafisz, to ci pokazuje tę informację, nawet jak go się nie widzisz. Dobra, zwijamy się. No tak, 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 sparamy, sparamy. Już napiżają. Oj, wyspotowali mnie. Tu może na dół? Na pół dół. Ryzyk fizyczny. O, ale jest ten Sauna Majuri, który z tym wcześniej graliśmy. Sauna Majuri? Ten jak kurna. Stanął z Orson zrobił, stanął na samym środku. Ten czarny. No pan jest świetny. Identify target. Awesome. Tak, tak, pany. No to cholery i ciuciu. On sobie polecił. No stał. No, dobit. Bezpiecznie nie chcę robić. No stał. Tutaj też 64 chce podjeżdżać. BMP-ków właśnie wypieprzą. A mnie ten z dwóch stron zapali. Ta, tutaj jest kurczę straszne. Gąski nie zdjąłeś. Nie. Bo akurat się postawił. Identify. Also PC. To jest Sheridan na dole. No tam jest Sheridan i to jest 4. No i po mnie. Faktycznie, masz coś, że przyciągasz ten wszystkich na tą stronę, na którą jedziesz. Jakby ogarnął, że jakby nasi ogarnęli, że tutaj stoimy, to by tutaj wycofali. To co, to my może poczekamy na was? No musicie poczekać, bo mamy
bardzo no. Wiele emocji w bitwie, nie? Stoimy i potrzebujemy. My garażyk, na pewno. Musisz zaśpiewać piosenkę w tak zwanym międzyczasie, nie? Hej ho, hej ho, do garażu by się szło. Kurde, zobaczę sobie dealersów. W takim razie. A, 80 tysięcy faktycznie. O, ja teraz. Tłumacz nieźle zrzuciło. Tłumacz for me. Sheridana to ja nie nabiję nigdy, tak jak chłopaki tu nabili. O, ta końcówka jest masakryczna, nie? A jeszcze wczoraj, kurna, jak mu się już tak spać chciało. Dwie doby nie spać. To jednak boli. Ładnie, żeś przykaszlał. No przecież będziesz ty trafiłeś. Uuu, ładnie po modułach dostał. Ja no, 80 kafli uzbierać to jest dobry challenge. Chwila. Znaczy to nie chodzi o ilość, ta ilość jest do zrobienia jak najbardziej, tylko że nabijasz tam damage do 150 metrów, nie? No wiem. To rozumiem jak najbardziej, ale w ogóle 80 tysięcy też. A zobacz na piąty tier. Przy moim graniu to jest tak pół miliona. O. Szósty tier. Teraz sobie te 3-4 kupię i będę przez długi czas nimi grał. To było nie uzbierasz na nic więcej. No jednak 320 tysięcy. BMD, to jest dziwactwo. Ja, no w sumie. Zaraz się wkurzę i zacznę raszować na te 6-4 i tak dalej. To rosyjskie. To jest Hameryka. I tam za górą stoją w ogóle, nie? Zobacz, ile on ma 22 HP, nie? Tu jest wszystko zrobione. Też. Czy jedziemy? Dawaj. Kurde, nie trwi. Jedziemy? No to jedziemy. Objedziemy wszystko. Tylko uważaj, bo tak, za tą górką jeden ma full HP, nie? Więc trzeba będzie najpierw wykończyć tego, co ma 22. I trzeba będzie od razu się rzucić na tego drugiego. Już mnie wykryli. Uuu. Pierwszy raz nie trafiłem, nie? Podczas jarmy. Wjeździe znowu. No, to jest już coś dziwnego. Przejebane, tylko 99% celności. Fuck this game. Bo ja na razie ten. Poczekam, może skończycie, przejdziemy się jeszcze raz, na chwilę będę musiał spaść. Spoko. To niech kończą chłopaki. To niech kończą. Kurwa. Urwał, no. Coś tam jeszcze zjechało na dół? Ten jeden z Swankfire chyba dorwali. To on tutaj pewnie z tyłu gdzieś jakiś stoi. Wszędzie chyba załadowane. Dobra. Zostały mi 3 apeki, nie? Daj mi 13. Ja dużo zapeków wolę. No ja złapam daleko jest. I 70 na godzinę. Bos. Ty dwa tutaj stoją, chyba są AFK w ogóle. Pięćset 44 mu jednąłem. Czekaj, ja się muszę lekko przemeblować. Przemeblować? No, muszę przejść na łóżko. Aha. Czy byś grał na leżąco? No na razie nie. Jeszcze nie, tak? Ale zaraz już będę. Dokładnie. O, 2700 zrobiłem. Kurczę, jednak ten Sheridan to jednak boska. Dobra, ja tam kliknę ready, żeby było. To małe ZW. No to poczekajmy, aż on wróci, wtedy 3-4 zrobimy. No, dokładnie.
Już powoli się zaczynam przyzwyczajać do tego sterownika. Do tego celownika. Taki trochę mały jest dla mnie po tym, po wodzie. No, tam były duże, znaczy zależy jeszcze jak modyfikacja jakieś. On jest podobny, ten celownik, do Jimbo, tylko właśnie mniejszy, nie? I przez to mi się trudniej celuje strasznie. Czy on już się przemeblował? Czy on nas słyszy? Wciąż żyje. Kogoś wywaliło. Kogoś wywaliło. Kogo dokładnie wywaliło? Nie wiem. Nie ja. Ja tam jestem. Ale ktoś wrócił. Fubara wywaliło. W sumie mówił, że wychodzi. Myślałem, że on się będzie 5 sekund przemeblowywał, ale widzę, że to gruba sprawa jest, nie? Zobaczę sobie na hitboxie, ile osób streamuje i dlaczego ja jestem ostatni. Armored Warfare. Gdzie jest w ogóle? 6 osób ogląda Armored Warfare na hitboxie, nie? Aha. I jest 5 streamerów. Nie, no dobra, teraz doszło już. Trochę jest 3-4. Nie, jest 6 osób oglądających. Jedna osoba ogląda Domarettiego, tak, jedna ogląda witam mnie. I 3 oglądają jakiegoś Headbreakera. I to tyle. Okej. Okay. Fubar? Fubar umarł chyba w kapciach. Boże, no co on jaja robi. To może polećmy jeszcze jedną bitwę po prostu. Już nie wiem ile będzie się przemoblowił. Miał być chwilę. No właśnie. To już kilka minut czekamy. Miał być chwilę, a jest... dłuższa chwila. To co, robimy ten? No to polećmy. Możemy skoczyć i ja jak będę miał czas, to później jeszcze przyjdę. Dobijasz do nas? Czekaj, added friend, szmer, tak? Czyli masz szmer. Mm. No zaakceptowałem i co? No dobrze, invite to platoon. No dobra, teraz jest. Czym wylecicie trzecie tiry? T-62. No, to ja sobie polecę tym. Lecimy? No nie mam. Poczekaj, stop. Mhm. Czy ja mam trzeci tir? Tak? No. A to go. I teraz Fubar przyjdzie. Jeszcze nie? Jeszcze się nic nie dzieje? Nie, musimy wejść do bitwy najpierw. Żeby już nie było absolutnie żadnego odwrotu. Pewnie może tak. Poszedł ten, oglądać na hitboxie gdzieś grę. Dlaczego mój czop nie reaguje? A to stream. Ups. What a beautiful quality. Cold Strike. Cold Strike. Gdzie jedziemy? No kolejne? Najwięcej FPS-ów na tym. No miasto, nie? Follow me, guys. Okej. Wiesz, ty jesteś stary klanowiec, nie? Ja to mówię, nigdy nie byłem w klanie, to znaczy... Tyle co się... Wiesz, klan, bo wspaniałe, musimy to uczcić szampanem. Nie, mówię tak w WoCie nawet jak grałem w Tanksa, to nigdy nie byłem w żadnym klanie, nie? Nigdy nie uczył żadnych sztuczek. A, czyli taki typowy pomidor jesteś. Exactly. Z kim ja gra? No widzisz. Jak pamiętaj, masz mnie. No nie, w sumie Blinko to też pomógł. Bo on jedynie co dobrze robił, to narzekał, że ta gra zjebana jest.
Zawsze chciałem właśnie też trafić do jakiegoś tego, ale jakoś nigdy się nie mogłem zebrać i postaram się. Ta gra też zjebana jest? Póki co nie. A kiedy będzie? Jeżeli będzie. A będzie? A co będzie? A kiedy będzie? Jak coś się stanie? Zjebana. Nie mogę. Czym się objawia bycie zjebaną grą? Bycie zjebaną grą. No to sobie pogadaliśmy. O, jest. Przyszedł. Przyszedł. Dobra chwila, nie? Bardzo. Nie wyszedłem z gry. No, wiele rzeczy ci zrobiło. Miałeś chwilę się tam meblować, a nic nie ma. Około 3 lat się z nim było, stary. Jesteś niepoważny. I masz zmarszczkę. Uwaga, ubiją czy nie? Nie ubili. Nie ubili. Albo sobie podjadę dalej, bo tam... Kto jedzie tym T-62 konie? Ja. No dobra, to ja tam podjeżdżam tutaj. No ja się tu śruteczkiem ten wychyliłem i na razie jest czysto. Skracam. O, już zbliżają się dopiero do winkielka. Ja sobie tu na nich poczekam. Poczekam sobie tutaj na nich. Ale coś chyba się nie kwapią do tego zbliżania się. Bo strzelam do tego gościa, no który jest na górze. Trzeba tutaj zajechać w takim razie. Na razie nie mam na nich bicia. Tam jakiś LAV albo ten. Co to się spuszcza? Dostał. Gość chyba sidescrapa to nie za bardzo umie robić, nie? Idealnie mi dupę wystawił. One more time, please. Cofnął się, wycofał się. Uhuhu. Ta następna działa szmaru kosztuje 20 tysięcy. Dobrze chyba, nie? Nie jest jakieś drogi to. No nie, kosztuje jakieś cykierki. Co ty synu, czym ty szczerasz do mnie? Uważaj, dama, bo tutaj po lewej za winglem może ten niedobity T62 wyjechać. Po waszej prawej jest dwóch. Tutaj? Ja nie mam bicia, bo ten nie mogę tak opuścić lufę. Nie przebił mnie, dobra. Ten baton będzie nas krył. Coś ma, ale... O, leci tam tutaj. Ale tak nie ma tych pocisków. Spotowali mnie. Może dziać tutaj? Od tyłu was będą grali. O, bo są już na naszych plecach też. Nie ma być, musieli być czwartym tierem, gdyby jeszcze partą być. Nie, walczę z tym Sheridanem, ale przegram tą walkę. Kto ci pomóc może? No. Jeszcze Levi tutaj jest. Gówno zrobię. Się muszę jakoś przestawić, żeby nie trafić. We're cooking, put it out! Kurwa, zresztą mam 400 hopania. Linku, co ty robisz na tym wzgórzu? Dobra. Identify. Hostile tank. A już mnie zdjęli. Nie zdążyłeś pod samym swoim nosem Sheridana. Czemu go nie biłeś? Nie zdążyłem się wycofać. Szmeru, masz plec. Zaraz będziesz. Wiem, no ja mam. Jak wyjedzie, to ten Sheridan mi zajebie zaraz. Nie widzi. Zobacz, ile tam jest już przy naszej bazie. Pojechał ten Sheridan, pojadę tam.
Dobra, zdjęłem wam te 62 i leoparda. Oj. No i się zepsuł. A, ten Sheridan na pewno. Ten Sheridan pozamiatał tam. No, ile on? Nie, on dwóch tylko utłukł. No ale to nic, ja ci z tym ile do mecza zrobił, no bo on... A, no. On mnie prawie całego tam wygląda. Ciebie chyba też rozwalił. Aż nie blinku, co ty robiłeś na górze? To jakieś dobre pytanie, drogo. Mordowałem T-62 i Leoparda. Których zamordowałem? No dobra, no to koniec. No to już spadasz, tak? Tak, na razie tak, może później jeszcze przyjdę. Spoko. Dobra, to dzięki. To ten... No. Co, oddać Silida garażyk? Nie, nie, wywal blinka i załaduj tego Fubara. O, I understand. You don't understand. A mój oglądacz jest obcojęzyczny. Co? Garażyk? Lecimy. Jestem w bitwie. O! Crashło mi grę. Możemy chwilę przerwy zrobić. Crash. Dobra, to ja w ogóle zamknę ten platon i zaraz wracam. Few seconds break. O, serwer są, okej. I can show you some trick if you read these three words separately. You say in Polish something like you, I'm back. You're dick. D who you. You're a dick in Polish. Ty znam ludzi polskiego uczysz? Pokazuję koledze tutaj, temu co mnie ogląda, anglojęzyczny. Że no, jak przeczyta trzy słówka, to ja to nic nie mówię nawet. Że przeczyta te trzy słówka, to powie ty chuju. Tak? No, you're a dick. No, ty chuju. Okej. Okay. O, jest zaproszenie. Lecko. Czekamy się na Fubara. Tak. Fugbar. Z fugą taką między płytkami mi się kojarzy. Fugabar. Fugabar. Allah Fubar.
alarm. O kurde, ale mnie połamał. Fubar? Jestem. Żyjesz? Fubar już. No tu Sheridan się jakiś upomina o ciebie, nie? Dobra, gram ostatnią na streamie. I sobie godzinkę jeszcze pogram bez streamu. Mówisz? No. A co to za różnica? Bo akurat będę miał 3 godziny materiału na YouTube'a. Aha, no w sumie to. Zacząłem tę godzinę później. Wprawdzie mam strasznie dużo oglądających i trochę szkoda, bo całe zero, ale... No. Masz kolejny raz czarny. No faktycznie. Co wy Sheridanki, tak? Oblegacie? Sheridan. No ja zobaczę, gdzie się tutaj towarzystwo bierze. O, i tamten już jest ustawiony na pozycji. Co za kurczę. Czy jak miałbym pójść grać w WOTA, to ten WOT byłby taki ułomny. No, jakiś taki wybrakowany. Bez kitu. Gdzie jedzie całość? No ja jadę z całością. Ruszę z tym. O, lag. Lekka cofka. A little bit lag. I. U nas czterech pojechało pod most. Urządźcie się tam ładnie. No, w czterech to chyba za wiele tu nie zdziałamy, tak jak było ostatnio, jak tam wjechała tu cała ekipa, to... See you later, można powiedzieć. Zobacz, co nasz Leopard robi. O, znowu lag. Co wasz Leopard już robi? Nasz Leopard może się schować razem z Sheridanem. Ja tutaj rakiety ładuję, bo to jest rakietowa mapa. O, można się obrać i strzelać. Czy jak wjechali strasznie głęboko, kurde, ten most normalny. Czy nie jest cel rakietowy? Właśnie. Och! A, już się ładował. Gdzie jest czat? Pamiętasz? No, tak. No bo mi się wpierdzielił, już wiesz, namierzam tego i widzę za późno, że zauważyłem i mówię, że przeżyłem.
dupę. Nam się przez most już przechodzą. Dancet. Uff, to ma walnięcie, kurde. A trzeci raz zostanie do mnie z rakiety zaraz. Leopardziątko. No, uciekł. Kowski. A! Dostał. Czyli nam od mostu zaraz zaczną wjeżdżać. Wielku mała. Jeszcze jest, wiesz co, na górze. O, właśnie. 5 sekund tego zdajemy. Spoko. Kurwa. Co ty? Słabo. Tego batona trzeba zdjąć. Weak camper noobs. Kurwa, tył nas napierdalają. Oj, ale płaczę, ale płaczę. So cry. No, dobrze, dobrze gość napisał. Co napisał? Bo nie doczytałem? No, że dlaczego nikt napisze, o kurczę, źle zagrałem. Tylko wszyscy muszą, wiesz, wyzywać innych. A, no. No, że na przykład, to, ale zjebałem, nie? No dokładnie. No to naucz się grać przeciwko kamperom, no. Jeszcze będą czołgi, które gdzieś stoją z daleka i walą. A szczególnie już... No, ale niektóre są do tego przystosowane tylko do takiej walki, tak? No to przecież to jest... No właśnie. To
tam myślę, że ja będę jechał w pierwszej linii, kurwa, czołgiem, który nie ma pancerza, nie? No tak. Tym bardziej jak ma wielki symbol, że ktoś do niego strzela. No, szkoda, że my w ogóle dyskutujemy na ten temat. No dokładnie. Z 1000 metrów ma chyba 10 sekund na reakcję. No. Bo to leci stąd na 4 sekundę. No to zrobimy go samym spojrzeniem. Tylko tym, że podjechałeś. Zobaczmy napis Sheridan, ojej. No tego też. Się spojrzałem. Ojej. O, druga arta wolna. A, chyba nie mają dwie arty. Lol. Tral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 
Kurde, dlaczego mnie te arty wyjęły? No bo też nie pomyślałem i zatrzymałem się, no. Nie. Byłem w sumie go w jeździe. Mam w końcu 99% celności w jeździe, nie? Więc... No tak! W tej chwili tak. No zjebałem, no zjebałem. To proste, nie? No ale nie, przecież to nie ten... Arty... Fuck arty campers! Tak dlaczego? Jest. Dlaczego te arty nie jadą w pierwszej linii, kurwa? No dlaczego? Leo, why? Bo go rakieta uderzyła jak ją 100 HP. Jak śmieliśmy uderzyć w niego, jak on miał 100 HP? No to ja już jeszcze było bokę. Na pierdolę nie mogę. Lubię tym... tym pozytywnym akcentem żegnamy się z widzami na YouTubie. W sobie tak. No ja już dobrnę do końca. Następnego. A, to jeszcze 2 godziny jest, jeśli... Panie kolego. No tak, ale już... I tak mnie nikt nie ogląda. To będę miał 10 FPS-ów więcej. No w sumie. Czy ja mogę coś upgradeować? Kurwa, ile to działo kosztuje? 3,5, a ja mam 2,5, a ja mam 3. O, to już w sumie niedaleko. Jedna dobra bitwa, kurwa. Nie wiem, to jedna chyba nie. M109? No, tak myślę. No dobra, może być. Adamo też już chyba ma, czy jeszcze? Aha, nie masz pieniędzy. Nie mam kasiory. Poczekajcie jeszcze chwilę, zobaczę sobie, co ona tutaj upgrade'uje. Aha, tutaj są tylko pociski, silnik. Mhm. Silnik to jest na chuj potrzebny tam w sumie. Dobra. Tylko pociski. O, teraz fuck arty campers. Jezu, jaka frustracja. No to zawsze rozwala, kurwa, z dzieci mają takie problemy, nie? Bo go Sheridan zabił, nie? Prawda jest taka, że tak jak rozmawiamy, no... Zamiast się przyznać, fuck, znubiłem, dałem się zabić. Przecież inni wygrywają, tak? W końcu jakoś. To jest, może... wiesz, to jest też jakby... Moim zdaniem nie warto zwracać na to uwagi na randomach, bo owszem, on by mi nic nie zrobił za bardzo, on nie jest w stanie zagrać pode mnie, jeżeli ja stoję skampiony i czekam, wiesz, z rakietą, jak on wyjedzie, no bo on ma gówno do powiedzenia wtedy. Winą trzeba obarczyć jego team, że mnie nie wyspotował na przykład wcześniej, albo jego artek, który nie ostrzelał nas, wiesz, no. Nie było na nas za bardzo kontry przez długi czas w tej walce, no więc... Trudno, żeby cokolwiek się tam zadziało, nie? Więc jeśli już ma kogoś od noobów wyzywać, to raczej swoich spoterów na przykład. Dokładnie. Exactly. Ja sobie chyba tu zostanę.
A na pewno podjadę tam na bazę. No, mój oglądacz sobie poszedł, właśnie. Powiem ci, że to jeszcze jest tak, że sporo osób nie wie w ogóle tej grze, nie? No widzę właśnie, że to jest jeszcze... 6 osób to ogląda na całym hitboxie, to jednak wiesz. To jest mało. O czym świadczy. Ciekawe ile na Twitchu, ale swoją drogą. No, zaraz mogę sprawdzić. Jak się kogoś zabije. Nastraszę ich. Strzelę na pałę. A, oni mają artę. Musimy uwalić. Zmieniać pozycję. No, coś laguje. Nie, tak pierdolnąłem po prostu mocno, że zlagowało. To był kaliber stary. O, ja będę kontrował artę. Tu jest cała ekipa już. Ekipa z niemieckiego Jeepa. Poszła kontra. O, już powiem. Człowiek już mnie zjedli. Masakra. W tym mieście można zapomnieć, jak na kogoś przestrzela. Mogę co najwyżej u kogoś pomagać, to kurwa telewizję w bloku, nie? Dostało naraz. Trochę to wyżyna. Masz w sensie... Tąpnięcie jest niezłe jak ten, jak strzelasz. Dostał. 4 moduły mu uszkodziłem. Już nie chcą tam podjeżdżać. Szkoda. Już sobie ponabijam te mecze. Kurde, szkoda. No chodź tu. Hulkaj, chodź tu, chodź tu. Kici, kici. Boże, ile emocji w tym meczu. Gdzie? Weszło. Weszło, dziękuję, dobranoc. Na razie jeszcze ani jedna arta mnie nie skontrolowała, nie? Tak, nie, ja w ciebie nie potrzebuję, masz kurwa iść, wiesz co, zamiatać podłogę. Nie wiem, co on kurwa robi. O, patrz. O, dostał. Leopardziątko dostało po pizdeszce. Leopierdziątko? Leopierdziątko. O, będzie drugie leopardziątko. Nie wiem, czy strzałem. No, wyjechał się, kurwa.
Ach, dost. Gdzie ten AMX, kurde, na co przyjemy? Ten Ebon jest po prostu geniuszem, jest. Ile on zrobił w tej bitwie? Kto to? No ten M60 Patton pod nami, zobacz, on tam cały czas stoi i on broni nas, no. Naprawdę, kurwa. Czuję tą moc po prostu. Strach pomyśleć. Kurde, nie mam przestrzału. A ta arta ode mnie raz dostała chyba. Chyba. O, no, naruszona jest. Leci! Czekaj, muzyczka mi się włączyła. Ta wszystkim chyba, wiesz, bo i u mnie leciał. No i teraz się zatrzymał, jak ja dobrze mierzyłem. Nie, dobra, wychodzę, nie. To jest po prostu koniec, kurwa. Wychodzę z tej bitwy, po prostu wychodzę. Wypuśćcie mnie. Proszę mi zabrać tę Wiktorię sprzed nosa, ja wychodzę. Tą Wiktorię? Proszę mi Wiktorię zabrać. Wypierdalaj. Mój kot się nazywa Wiktoria, nie? Tak? Wiki, schodź mi, kurwa, z monitora. Już. Ale już, bo nie dostaniesz mi z kasa. Tak jest. No nie, za tym potysiąc zrobiłem, nie? Weź nic, nie mów. O, ten nasz Patton jest po prostu genialny. Geniusz. Chociaż nie wyświetlił jednego. Coś zrobił w tej bitwie. Sek. O, wiecie co, wiecie z czym miałem zagrał? To już 100 lat nim nie grałem. Że co? A, Sheridan. No taki nowy czołg Sheridan, jeszcze nim nie jeździłem. Pewnie chujowy jest, a zapomniałem coś. Dobra, zmienię później. Oglądałeś Fulbar już tego nowego Mad Maxa? Z tobą tam się już sobie gadałem, nie? Nie oglądałeś. Właśnie jestem ciekaw opinii, czy jest dobry. Ostatnio sobie zrobiłem maraton, obejrzałem wszystkie trzy stare Mad Maxy. Doszedłem trochę do wniosku, że każdy z tych Mad Maxów był zupełnie inny. Bo najlepsza była dwójka. Gdzie faktycznie było, gdzie on był faktycznie tym takim zabijaką drogowym, nie? No tak, w pierwszej to były początki, to on policjantem jeszcze był. W trzeciej to w ogóle jest jakaś kurwa historia z dupy. W czwartej chyba znowu tej nowej będzie. Będzie jakby takie nawiązanie do dwójki. Dwójka taka najklimatyczniejsza. Czarna bryka, kurna. On z tym obrzynem. Dobra, plan jest taki, że Fubar zdejmuje gacie i rypiemy ich po ryju, nie? Fubar? Gacie? Ryj. O, i moglibyśmy pojechać tak, dwa Sheridany i jeden Swingfire. Driver crank it. Affirmative. Gunner scan for target. Affirmative. Loader, ready up. Masz już to działo? Masz, tak? Driver, move out. Jeszcze nie masz? Dlaczego? Hajs. Nie masz 200 tysięcy? No. Zna, dziwki to wydałeś, czy co? Mhm. Debil. A potem płacze, że ma majtki mokre. I bije tymi majtkami ludzi po czole. Poczekaj chociaż na mnie. Się tu samotny taki jadę. Ty, ale zobacz, jakie wąskie skupienie jest podczas jazdy, nie? Tego celownika. On się w ogóle nie rozjeżdża jakoś. Podczas skrętu tylko się rozjeżdża. Kiedy po prostu to jest kurwa. Ja się nie dziwię, że ma taką celność. Ty lol. Jak strzeliłem, to aż mnie zrzuciło. Bez skitu.
Spróbuj się później rozpiąć tym Sheridanem i strzel w bok, nie? No on ma taki... Jak ci pojazdem zarzuci. On ma wypiart. Jak strzelacie z tych... Nie z rakiet, tylko z tych pocisków. No, dobrze podjechałem. O kurwa, widać mnie. O kurwa, rakieta! O chuj. Ja bym chyba ci radził tam nie stawać, wiesz? Bo ci wykryję. Spotowali cię już, czy jeszcze nie? A mi zobacz, na mnie wyspotowali od razu. Jak to jest możliwe? Bo ty jechałeś, masz mnie pisze kamo. No teraz mnie podczas postoju świeci. Nie wiem, co to kurwa ma znaczyć, ale... No od razu mi, kurwa, nie jest po prostu. Nic nie pogra. No, fubarliak, to masz dużo HP. Stoi tam skurwysy na MX cały czas. Wiem. Super. No kurwa, tak to właśnie jest, jak się nie ma spoterów. No niestety. To jest czołg, który bez tego nie ogarnie. Kurwa, ja chyba zacznę grać z poterami, bo mi się kurwa spotuje. Tym bardziej, że w sumie w WoCie najwięcej czasu spędziłem na spotowaniu. Teraz kurwa spierdolę jakiegoś AMX-a i
Będę miał 100 miliardów, kurwa, ton damage'a, kurwa, na godzinę podświetlenia. Będę królem podświetlenia. Zbudują mi kryształowy sedes. Yes. Jebaki leśne. A u mnie coś się dzieje z tym... jak to się nazywa, ze streamem, bo zaczynam drobić. To jest chyba przypadłość. Zauważyłem, że jak zbliżasz się do 3 godzin, to się dzieje powyżej 2,5 godziny, może tak, co się zaczyna dziać. O, dosyć. Siema. Siema. Co tam słychać, Bolki? Gramy w AW.